Joe Biden uderza w Nord Stream 2. Ogłosił nałożenie sankcji USA. Biden ogłosił sankcje na operatora gazociągu Nord Stream 2. Prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę nałożenie sankcji na spółkę Nord Stream 2AG, operatora gazociągu, a także członków zarządu zarejestrowanej w Szwajcarii firmy. Jak stwierdził, jest to kolejna część pierwszej transzy sankcji w reakcji na ponowne rozpoczęcie rosyjskiej napaści na Ukrainę. Wczoraj po bliskich konsultacjach naszych rządów Niemcy ogłosiły, że wstrzymają certyfikację gazociągu. Dziś rozkazałem mojej administracji nałożyć sankcje na Nord Stream 2G i członków jego zarządu, oznajmił Biden w oświadczeniu. Prezydent zmienił w ten sposób swoją decyzję z maja 2021 roku, kiedy skorzystał z prawa odejścia od restrykcji przeciwko tej firmie. Znajomy Putina szefem spółki powołanej do nadzorowania budowy i operacji gazociągu Nord Stream 2 jest Matthias Warnik, były funkcjonariusz nrd służb bezpieczeństwa Stasi i wieloletni znajomy i współpracownik rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Biden zaznaczył, że sankcje na NS-2 są częścią pierwszej transzy sankcji w reakcji na ponowne rozpoczęcie rosyjskiej napaści na Ukrainę w postaci otwartego wkroczenia rosyjskich wojsk do Donbasu. Zastrzegł jednocześnie, że nie zawaha się przed podjęciem kolejnych kroków w przypadku rosyjskiej eskalacji. Za sprawą swoich działań, prezydent Putin dał światu przytłaczający impuls do odejścia od rosyjskiego gazu na rzecz innych form energii, stwierdził Biden. Podziękował przy tym kanclerzowi niemiec Olafowi Scholzowi za jego przywództwo w obliczu rosyjskiej agresji i decyzję o wstrzymaniu certyfikacji gazociągu NS-2. Nord Stream 2 wstrzymany kanclerz niemiec Olaf Scholz poinformował we wtorek że w związku z zaostrzającym się konfliktem rosyjsko-ukraińskim rząd Niemiec wstrzymuje do odwołania proces zatwierdzania rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2. We wtorek wieczorem Biały Dom poinformował, że w konsultacji z Niemcami zdecydował, iż Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. Gazociąg łączący Rosję i Niemcy jest pod względem technicznym gotowy do eksploatacji, przesył nie może jednak zostać uruchomiony bez koniecznych zezwoleń i certyfikacji. Federalna Agencja Sieci wstrzymała tymczasowo proces certyfikacji w listopadzie zeszłego roku, ale wówczas podyktowane to było koniecznością spełnienia przez inwestora konkretnych wymogów. W celu budowy i eksploatacji NS2 Gazprom założył w 2015 roku spółkę Nord Stream 2G z siedzibą w Szwajcarii. Pierwotnie w skład konsorcjum wchodziło pięć europejskich grup energetycznych, NG Francja, Shell Wielka Brytania, OMF Austria oraz Winters DEA i Uniper Niemcy. Jednak po tym, gdy Polska złożyła skargę do Unii Europejska, firmy te wycofały się, pozostając w projekcie jako inwestorzy. Łączny zakładany koszt projektu to ok. 10 miliardów euro, z czego połowę poniósł Gazprom 5 miliardów euro, a połowę 5 pozostałych firm po 1 miliardów euro.